Zbadaj ciągłość funkcji f. Funkcja f dla wszystkich x rzeczywistych, za wyjątkiem trójki, jest określona za pomocą wzoru 4x minus 9 przez x do 3 plus 5x plus 3. Natomiast dla x równego 3 jest określona za pomocą wzoru 3 piąte. Funkcja jest ciągła, gdy jest ciągła w każdym punkcie dziedziny. W przypadku pierwszej funkcji w liczniku tej funkcji mamy funkcję kwadratową, która jest ciągła w każdym punkcie dziedziny. W mianowniku mamy funkcję wielomianową, która również jest ciągła w każdym punkcie dziedziny. Natomiast iloraz dwóch funkcji ciągłych daje również funkcję ciągłą. W przypadku drugiej funkcji jest to funkcja stała, która również jest funkcją ciągłą. Więc jedyne, jedyne miejsce, gdzie jest sens badać, czy funkcja jest ciągła, to jest miejsce sklejenia tych dwóch funkcji. Czyli Zbadamy ciągłość tej funkcji w punkcie 3. Musimy więc sprawdzić, czy zachodzą dwa warunki. Po pierwsze, czy istnieje granica w punkcie x równym 3, a po drugie, czy ta granica jest równa wartości tej funkcji w punkcie 3. Więc obliczmy granicę. Aby istniała granica w punkcie 3, Musi, yy, granica lewostronna i prawostronna muszą być sobie równe. Więc yy, obliczmy te granice. Widzimy, że yy, pierwszy wzór obowiązuje dla x różnych od trójki. Zaznaczmy sobie. Mamy tu trójkę. Dla wszystkich x, zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie, za wyjątkiem trójki, obowiązuje pierwszy wzór. To już nam sugeruje, że niezależnie od tego, czy idziemy od lewej strony do trójki, czy od prawej strony, Będziemy poruszać się po tym samym wzorze. Stąd też ta granica będzie oczywiście taka sama. Więc pierwszy warunek będzie na pewno spełniony. Natomiast obliczmy tą granicę. Czyli granica przy x zmierzającym do trójki z naszej funkcji f od x, niezależnie czy badamy od lewej czy od prawej strony, będzie taka sama. Wstawmy w miejsce f od x wzór naszej funkcji, czyli dostaniemy granica przy x zmierzającym do trójki 4x do kwadratu minus 9. W mianowniku mamy x do potęgi trzeciej plus 5x plus 3. Możemy już obliczać, czyli za x wstawiamy trójkę, dostajemy 4 razy 3 do kwadratu minus 9. A w mianowniku mamy 3 do potęgi trzeciej, plus 5 razy 3, plus 3. 3 do kwadratu daje 9, razy 4 to jest 36, minus 9. W mianowniku mamy 27 plus 15 i plus 3. W liczniku dostaniemy 27. A w mianowniku po dodaniu dostaniemy 45. Możemy jeszcze skrócić licznik i mianownik przez 9, więc w liczniku zostanie 3, a w mianowniku 5. Teraz, gdy już mamy policzoną granicę, możemy sprawdzać drugi warunek, czyli sprawdzamy, czy ta granica jest równa wartości naszej funkcji dla trójki. Czyli drugi warunek, obliczamy f od 3. Przede wszystkim musimy określić, gdzie się znajduje trójka. Pierwszy wzór obowiązywał dla x wszystkich za wyjątkiem trójki, natomiast drugi wzór obowiązuje właśnie dla x równego 3, czyli wartość dla trójki wynosi 3 piąte. I widzimy, że drugi warunek jest spełniony, czyli yy, wartość naszej funkcji dla trójki jest równa granicy przy x zmierzającym do trójki z naszej funkcji F od i wynosi ta wartość 3 piąte. Ponieważ oba warunki są spełnione. Funkcja jest ciągła w punkcie 3. Tym samym jest to funkcja ciągła w całej dziedzinie.